Cześć wszystkim. Dzisiaj witam Was z alejki rekreacyjnej, która mieści się niedaleko sklepu, gdzie będę prowadził sprzedaż wykrywaczy metali. Ja mieszkam 150 metrów od miejsca, gdzie jest sklep, a alejka sytuowana jest nad Jeziorem Suskim, dosłownie od miejsca zamieszkania, no i mojego miejsca pracy około 200 metrów. Korzystam z alejki, ze spacerów codziennie. No niestety mój lekarz kardiolog zalecił mi zgubienie wagi, no i oczywiście jakby rekreacyjne wyjścia. Niestety wdało się nadciśnienie i trzeba poradzić sobie nie dość, że w naturalny sposób, no to też wspomóc się troszkę lekami. Takie czasy nieuniknione, po prostu jak się nie dba, tak to jest. Natomiast od jakiegoś czasu staram się to wszystko zmienić. Alejka jest fajnie usytuowana, bo jak wcześniej wspomniałem, nad Jeziorem Suskim. Alejka ma 5750 metrów i jest położona częściowo w lesie, pozostała część to jest przyległa do pól i do strefy miejskiej. Po drodze będę Wam pokazywał, jak to wszystko wygląda, bo pewnie częściej się tutaj będziemy widzieć, bo ja jak tylko mam czas, to korzystam czy to ze spacerów na alejce, czy to też jeżdżę rowerem. Po prostu lubię tu przybywać. To jest godzina czasu dla mnie, gdzie często słucham muzyki. No i często będziecie mnie też widzieć ze słuchawkami na uszach. Nawyk słuchawek pozostał po tym, że no od 25 lat, może i troszkę dłużej, chodzę z wykrywaczem metali i ciągle słuchawki mi towarzyszyły. Jakoś sobie nie wyobrażam funkcjonowania bez nich. No a dodatkowo bardzo lubię słuchać muzykę. Ona mnie w jakiś sposób relaksuje, jak i też czasami motywuje do działań. Mieszkam, jak wcześniej mówiłem, w miejscowości Susz. Susz też jest znany z triatlonu. Proszę sobie wygooglajcie, wpiszcie hasło Susz triatlon. Teraz mieliśmy duży jubileusz, duże zawody sportowe, gdzie nie uczestniczyłem, no ale byłem kibicem. Mogę Wam się tylko pochwalić, że kilka lat temu też miałem kilkuletni epizod. Startowałem w kolarstwie górskim, jak i też później w triatlonie, między innymi tutaj w Suszu. Miło było popatrzeć na chłopaków w wolnej chwili, w przerwie od pracy w sklepie. Od miesiąca praktycznie remontujemy pomieszczenia, stąd też ten mój czas na rekreację i na chodzenie z wykrywaczem jest ograniczony. Natomiast dzisiaj postanowiłem sobie, że kiedy wrócę z alejki, wybiorę się też na poszukiwania. Najpierw odwiedzę sklep, zjem tam drugie śniadanie, bo też rano nie miałem kiedy to zrobić. Wybierałem się rano na alejkę, natomiast w Suszu przeszła burza, no i nie miałem takiej możliwości. No i oczywiście tradycyjnie, w związku z tym, że prowadzę też dwa sklepy internetowe, byłem zmuszony do tego, aby spakować paczki i do Was wysłać, do klientów, którzy robią zakupy w moich sklepach. Minęliśmy już las, pokazały nam się tory kolejowe. Dokładnie jesteśmy na południu Jeziora Suskiego, w miejscu, gdzie przebiegają tory kolejowe. Kiedyś szedł jeden ze szlaków do XIX wieku, do momentu założenia torów kolejowych on jeszcze funkcjonował. Ciekawostką jest to, że tutaj w tym miejscu za rogiem stała karczma. Miejsce cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród detektorystów. Dużo osób tutaj przyjeżdża, bo podpatrując na mapach stare karczmy, no takie miejsca są jednym z ulubionych miejsc dla detektorystów. Ten las też skrywa sporo tajemnic. Idąc alejką mamy wiatę taką rekreacyjną, jest możliwość tutaj palenia ogniska, jeżeli ktoś ma chęć, to też zapraszam. Mogę nawet z Wami się tutaj spotkać, możemy rozpalić ognisko, porozmawiać o detektorach, o różnych rzeczach związanych z naszą pasją. Idziemy dalej wzdłuż alejki, ujawnia nam się ładna panorama miasta, a bardziej kościoła, który góruje nad miastem i został zbudowany w średniowieczu na wyniesieniu tuż przy Jeziorze Suskim. Doszliśmy do miejsca, gdzie nad Jeziorem Suskim
przed wojną było bardzo duże gospodarstwo. Jest to jedno z ładniejszych miejsc, które mi się tutaj podoba. Nie wiem, czy widzicie dokładnie, ale powyżej za tymi drzewami jest takie wyniesienie. To właśnie tam stał ten budynek. Zawsze moim marzeniem było postawić tutaj dom. Natomiast do tych marzeń to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Natomiast jest to takie miejsce, które tak naprawdę daje dużo ciszy, spokoju. Myślę, że każdy z Was też by chciał mieszkać w takim miejscu. Pozostałością też po tej zabudowie jest aleja kasztanowa. Spójrzcie, ją jeszcze bardzo dokładnie widać, która prowadziła mieszkańców, którzy tutaj mieszkali, nad jezioro, gdzie usytuowana tutaj była plaża. Ja jeszcze jako chłopiec korzystałem z tej plaży. Nie była to główna plaża, ale taka poboczna dla mieszkańców pobliskich wsi. Natomiast my jako chłopcy z chęcią też tutaj przychodziliśmy i kąpaliśmy się. Też przychodziliśmy tutaj na ryby, bo jest tu taka gardziel między Jeziorem Suskim, gdzie ta ryba najlepiej zawsze brała. No i w późniejszym czasie, kiedy to była możliwość i już zacząłem chodzić z wykrywaczem metali, już tutaj brudziłem w tym miejscu i wyciągałem swoje pierwsze grosiaki i kapsle, zwłaszcza te, może nie po piwie, ale po wysokoprocentowym alkoholu, które no, znajdowały się tutaj masowo. No i mamy zapewnione atrakcje, bo nagle zaczął padać deszcz. Nie spodziewałem się tego, bo sprawdzałem przed wyjściem prognozę pogody na swoim telefonie, no bo nieraz już mnie tutaj dopadł deszcz, a z drugiej strony alejki za bardzo nie ma gdzie się schować, bo tutaj nawet nie ma drzew. Zaraz wejdziemy w taką strefę, gdzie zupełnie nie będzie gdzie się schować. Ale no niestety idę dalej, bo plan jest ambitny. Po powrocie chcę zajść do sklepu, zjeść śniadanie. Muszę jeszcze tam ogarnąć parę rzeczy związane z pracą. No i chcę jechać po południu troszkę pobrodzić w wodzie z wykrywaczem metali. Także jestem mocno zmotywowany. Nie odpuszczę, dzisiaj jadę, tym bardziej, że po południu zapowiadają u nas ładną pogodę. Od godziny tak 15 już ma wyjść słońce i ma je świecić do wieczora. Susz leży na pograniczu Warmii i Mazur. Jest usytuowany wśród kilkunastu jezior. Wokół otaczają nas lasy, dużo łąk, pól ornych. Jesteśmy tutaj naprawdę bogato obdarzeni przez naturę. Będę się z Wami dzielił też tymi krajobrazami podczas kolejnych moich wycieczek, czy to pieszych, rowerowych, czy też z wykrywaczem metali. Deszcz przestał padać, był to przelotny deszcz, natomiast zmoczył mi całą koszulkę, także jak dojdę do domu, to też pewnie nie będę musiał ją przebrać, żeby się czasami w środku lata nie zaziębić. No i jeszcze pokażę Wam kościół, także wyłonił się, praktycznie go będzie widać w całej okazałości. My pójdziemy sobie na alejkę dalej, natomiast nie zejdę z powrotem po schodach, tylko wejdziemy w część parkową, gdzie pokażę Wam, jak wygląda u nas park. No i dalej grodzisko, które jest ewenementem na skalę kraju. Usytuowanie nad jeziorem, stan zachowania. Dotarliśmy do armat. Jesteśmy ogólnie w najstarszej części miasta. Przed nami jakieś 100 metrów znajduje się grodzisko, o którym wcześniej wspominałem.
Pokażę Wam armaty i oczywiście pójdziemy do grodziska. Tak wygląda oto grodzisko. Zobaczcie, jakie ma wały, bardzo dobrze zachowane. Pokazuje też te usytuowanie, o którym wcześniej mówiłem, bezpośrednio nad Jeziorem Suskim. Na szczyt grodziska na Majdan prowadzi mostek. Ten mostek troszkę tak powstał z inicjatywy mieszkańców, dlatego że w latach wcześniejszych, w minionej epoce, gdzie były bardzo modne potańcówki na dworzu, tutaj właśnie było organizowane co weekend takie potańcówki w okresie letnim. No i wcześniej taki pomostek zbudowano, natomiast on z biegiem lat został zniszczony. No i w ostatnich latach został odtworzony, gdzie możemy jakby wejść na Majdan, popatrzeć z góry na jezioro i podumać, w jaki to sposób funkcjonowało tutaj życie. Były robione parę lat temu badania archeologiczne, potwierdziły, że tutaj na grodzisku funkcjonowało życie, były założone domostwa. Projekt był objęty badaniami grodzisk na Warmii i Mazurach. Możemy znaleźć dokumentację, jak również w naszym lokalnym czasopiśmie Skarbiec Suski też jest artykuł, no i informacja o tym, no, co zostało znalezione podczas badań. Przeszedłem 5750 metrów. Mamy też na plaży chłopaka, który pływa. Ja na tych plażach często testuję wykrywacze, jeżeli coś jest nowego. A zresztą też lubię sam pochodzić w wodzie, także często tutaj jestem. Jeszcze coś można znaleźć. Zachęcam Was też do aktywności fizycznej. Jak sami widzicie, ja pracuję, ale tą godzinkę czasu dziennie staram się znaleźć, żeby coś porobić dla siebie, żeby nie iść w otyłość, żeby dalej nie popadać w choroby. Po prostu coś robię, postanowiłem i tak działam. Ja kończę dzisiaj swoją aktywność i idę do sklepu, zjem drugie śniadanie, spakuję się i będę chciał dzisiaj jeszcze jechać troszkę na poszukiwania, tym bardziej, że pogoda się sprawdza, jest dosyć ciepło. Dotarłem do sklepu, pozostaje mi tylko wejść do góry, do sklepu spożywczego, zrobić zakupy, posilić się, no i można zbierać się dalej w tej chwili na poszukiwaniach.